Witam wszystkich z tej strony Merol. Mamy dziś 19 września, czwartek i zapraszam na przegląd analizy technicznej. W dzisiejszym odcinku standardowo zobaczymy, jak radzi sobie Bitcoin, oraz właściwie będzie dzisiaj jeden altcoin, oraz zajrzymy, jak radzi sobie USDJPY po ostatniej projekcji. Serdecznie zapraszam. I zaczynamy sobie od Bitcoina PP na tapecie, czyli na ten moment zapowiadane są wzrosty. Zobaczmy, jak to wygląda dalej. Odpalmy sobie jeszcze RSI. Dobra, jest OK. Zaczynamy od falowego spojrzenia. Tutaj nic się nie zmienia od ostatnich nagrań, czyli z dużego interwału. Oczekuję, że cena dojedzie do dużej strefy oporu i z tej strefy oporu spodziewam się korekty wielkości czarnej i. To będzie nasza bardzo ładna struktura korekcyjna, pędząca, która zapowiada później dalsze wzrosty. Także to jest mój główny scenariusz. Cały czas się go trzymam. Bardzo ładnie tutaj ta falowość się rysuje. Według mnie wszystko jest ładnie trójfalowe. Teraz lokalnie zmienimy sobie interwał. Lokalnie, jeżeli tylko to jest. Jakby warunek, że jeżeli bitcoin podjedzie do góry, to będzie tutaj okazja do zajęcia pozycji na powtórzenie tej ostatniej fioletowej korekty, czyli będzie można sobie ją odłożyć jako 1 do 1 i spróbować przyłączyć się do rynku, ale warunkiem jest to, że teraz będziemy dalej rosnąć, bo jeżeli teraz zaczniemy spadać, to niekoniecznie ten układ może zadziałać. No i przed nami z, będzie najważniejsza strefa spadkowa. Teraz przejdziemy sobie do następnego screenu, w sensie następnego wykresu. E, zanim główny wykres, to teraz jesteśmy w lokalnej strefie spadkowej. Mamy tutaj do, lokalną strukturę, e, która oczywiście ma szansę wywołać korektę. Ja natomiast tej strefy nie shortuję. Bo strefa wyżej jest zdecydowanie dla mnie bardziej ciekawa i mniej więcej w tamtym miejscu spodziewam się jakiegoś odbicia. Także jest tutaj teraz lokalna strefa i może z tego wystąpić ruch: jest struktura, są płynności, są poziomy, ale wyżej jest zdecydowanie lepiej. I teraz przejdźmy do właśnie ostatniego, czy kolejnego wykresu tutaj na bajbicie tym razem. Teraz. No tu oczywiście nasze spoty są zebrane, tak, te zakupy są w zysku, aktualnie około 13%, bezpieczne wyjście będzie w tej strefie, 20% zysku i teraz to jest bardzo ważne, istotne miejsce. Dlaczego? Ponieważ z większego spojrzenia, czyli od wierzchołka, jest tutaj szansa na to, że rysuje nam się, sorry, odwrotnie, że rysuje nam się duża struktura spadkowa. Oczywiście, na pewno część uczestników rynku będzie tutaj próbować handlować w dół z tej strefy. Ona może nam w teorii zrobić nowy dołek, ale ja uważam, że nie, nie musi. Natomiast najważniejsze będzie dla mnie to, żeby podczas tego spadku, właśnie, powtórzył się zakres ostatniej korekty, tak jak to wspominałem mniej więcej przed chwilą, i teraz. Tu jak widzimy jest ta lokalna strefa spadkowa, która może dać jakiś ruch, ale nad nami jest dużo lepsze miejsce. Strefa 1 do 1, na styku strefy mamy poziom zakończenia korekty, dodatkowo mamy tutaj idealnie wierzchołki do powybijania, w których znajduje się, nad, nad którymi znajduje się bardzo dużo stop do wycięcia. W związku z tym, no, to jest bardzo silne miejsce, z którego może właśnie rozpocząć się korekta. Mniej więcej to miejsce zaczyna się od 65 605 dla giełdy Bybit. Ta cena może tutaj podjechać nawet powiedzmy do 67 000, bo to nie jest powiedziane, że idealnie z tej strefy, z tego poziomu w punkt się odbijemy. Ale jeżeli ta krawędź początkowa ma zadziałać, no to później te 67 jest takim miejscem. Gdzie mo, może nie, że stawiamy stop loss, ale y, jeżeli ma zadziałać początek, to raczej później 67 nie powinniśmy przebić. Jak przebijemy, no to oczywiście jest dalej y, jeszcze zakres strefy, który może nas zrzucić. Ale no tutaj y, może to wystąpić z każdego miejsca. To w tym jest tutaj naprawdę bardzo ciekawe. Y, także. Tu będzie dla mnie bardzo ważne to, co narysuje wykres i czy będzie ostry sygnał spadkowy. Bo jeżeli będzie ostry sygnał spadkowy, no to trzeba pomyśleć nad realizacją zakupów spot, bo wtedy może być jakaś tam szansa, że rynek spadnie. Natomiast, no, wczoraj mieliśmy decyzję o stopach. Ona wpłynęła bardzo pozytywnie na rynek krypto i według mnie cały rynek potrzebował właśnie. Jakiegoś takiego sygnału, na który czekał. Uważam, że on właśnie nastąpił i alty powinny w końcu ruszyć do góry. Także obserwujemy teraz najważniejszą strefę w okolicach 65-600. Co tutaj będzie się rysowało? Jakie będą dalsze sygnały? Teraz przejdźmy sobie jeszcze do dominacji dominacja dała tutaj bardzo ładny sygnał up, on się potwierdził. Wybiliśmy wierzchołek. Teraz znowu jakaś lokalna korekta i cały czas rysujemy wzrosty w okolice 60% dominacji. Ja spodziewam się, że tutaj będzie w tej strefie jakaś korekta, ale to nie jest powiedziane, że od razu z 60%. Także czekamy na dalszy wzrost dominacji. Dopiero dziś stąd myślę, jak zaczno, zacznie się korekta, to wtedy faktycznie Alty dostaną swojego mocnego strzału i właściwego Alt seasonu. Do tego jeszcze daleko. O bitcoinie mamy wszystko. Możemy przejść do następnego waloru. I w dzisiejszym nagraniu znowu wracamy sobie do XRP. Poprzednie nagranie czwartek mniej więcej, no tuż przed wystrzałem, dosłownie także osoby, które były w XRP, na pewno były zadowolone. Dostaliśmy bardzo ładny strzał, i od razu po zaliczeniu poziomu no, było zejście czyli tutaj ta podaż była wyraźna. Można powiedzieć, że no, scenariusz się zrealizował. Ja osobiście tutaj zrealizowałem 20% pozycji. No, i co dalej? Rynek się podnosi, weszliśmy głębiej w strefę, i teraz jesteśmy no, w takiej lekkiej konsolce. Nie ma określonego kierunku, natomiast oscylator wyraźnie chce tutaj, według mnie, na interwale 4 godzinowym, zrobić korektę. No i mamy nowe miejsce do zajęcia pozycji. To jest, ja sobie tutaj na drugiej giełdzie ustawiłem jakieś zlecenie. Jeżeli to tutaj dojdzie, no to według scenariusza będziemy jechać dalej. Up TP1 dla tego tradea no to będzie znowu wybicie ostatniego wierzchołka. TP2 będzie taki sam jak dla pierwszego tradea, czyli wybicie wierzchołka na 0,65. No i dalej właściwie, jeżeli pamiętacie poprzednie nagranie, to scenariusz się nie zmienia. Czyli długoterminowo, jeżeli będą przesłanki, to nawet na dolara będzie można jechać. To jest bardzo fajne, czytelne miejsce. Myślę, że jest szansa, że gdzieś tam XRP w jakimś momencie tutaj zejdzie, to zaliczy. Także czekamy na kolejne świece. Wygląda to naprawdę ok, a ta pozycja w tym momencie już spokojnie można ją otrzymać do, do tego wierzchołka i już nawet niedługo myślę, że warto będzie to zabezpieczyć bądź nawet podciągać tu powoli stoplosa gdzieś pod jakieś lokalne dołki, żeby nie, żeby nie mieć po prostu straty na pozycji, tak? No, także tu na XRP scenariusz bardzo prosty. Kontynuujemy, kontynuujemy prowadzenie pozycji. Jest nowa strefa i jedziemy dalej. I ostatni walor dzisiejszego dnia, czyli dolar do jena japońskiego USDJPY. Jest to jeden z moich ulubionych walorów walutowych. I w ostatnim nagraniu mniej więcej byliśmy gdzieś. Gdzieś chyba tutaj byliśmy, bo to było dwa tygodnie temu wspominałem, że tutaj scenariusz zakłada wybicie dołka, zejście głębiej do strefy, tak jak mniej więcej to rozrysowałem, tak, czyli zaliczenie dolnej części i w końcu podniesienie korekta, i rozpoczęcie najprawdopodobniej jakiegoś większego ruchu wzrostowego. No i tutaj wczorajsza decyzja o stopach pomogła spompować tutaj ten rynek, czyli tak naprawdę. Wzrost na tym wykresie to umacnianie się dolara, a osłabianie się jena, czyli dolar zaczyna się umacniać, i teraz jeszcze tutaj nie ma czytelnego miejsca do zajęcia pozycji. Są jakieś lokalne tutaj strefy na mniejszym interwale, ale są one dość ryzykowne jeszcze. Ja bym poczekał, właśnie, aż rynek zrobi większą liczbę świec, i spokojnie już można za chwilę tutaj szukać. Wejścia długoterminowego i uważam, że to jest na tyle nisko, i patrząc w ogóle na to, co robi Japończyk, że on jest taki swingowy, no to może zacząć się właśnie swing, więc z tej perspektywy warto pozycjonować tutaj pozycje długoterminowe. Dodatkowo, no jeszcze tutaj coś w stylu akumulacji musi się narysować, więc jeszcze taka tutaj mocniejsza korekta raczej na pewno się pojawi. Mamy już fajną dywergencję, która zapowiada nam potencjalny wzrost. To już są tutaj całkiem dobre przesłanki. Jest ta dywergencja. Na wyższym interwale to też wygląda całkiem OK. Ale jednak należy tutaj poczekać, jeszcze tak jak mówię, na kolejne świece. Natomiast tu już wszystko robi się wzrostowo. Oscylator przebił, jakby opór, teraz stał się opór-saportem. Mamy ruchy impulsowe do góry, także są pierwsze wstępne przesłanki na złamanie, właśnie, scenariusza spadkowego. Najważniejsze w tym momencie będzie to, abyśmy. Przebili ten wierzchołek, to będzie takie już bardzo solidne potwierdzenie tego wszystkiego, ale już tak naprawdę przebicie tych lokalnych wierzchołków daje nam przesłankę do tego, żeby próbować pozycji długich. Także warto zwrócić uwagę na to, co się dzieje na tym wykresie, i to również podpowiada po części, że skoro dolar do Japończyka, tutaj ma szansę zrobić taki wzrost, no to tym samym DXY również, tak, bo to jest, DXY to indeks dolara i w bardzo podobnej sytuacji będą wszystkie pary do dolara, czyli na przykład nasza złotówka, bardzo możliwe, że rozpocznie niedługo ruch do góry, szczególnie jeżeli DXY będzie pompował, no to wtedy ze złotówką może być różnie. Na dzisiaj to tyle. Dzięki serdeczne. Życzę dobrego handlu, dobrego weekendu i słyszymy się jak zwykle w przyszłym tygodniu. Pozdrawiam, cześć.